Szczęść Boże, rozpoczynamy informację dnia. Agnieszka Kiedrowska, zapraszam Państwa. Posłowie zajmą się dziś wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie z funkcji marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego. Głosowanie odbędzie się jutro. Kandydatem PiSu na następcę Sikorskiego jest poseł niezrzeszony Andrzej Smirnow. Wniosek opozycji został złożony pod koniec października w związku z publikacją amerykańskiego portalu Politico, w której przytoczono wypowiedzi byłego szefa MSZ-u. Wynikało z nich, że w 2008 roku w Moskwie Władimir Putin miał mówić premierowi Donaldowi Tuskowi o rozbiorze Ukrainy. Sikorski przyznał później, że podczas wizyty polskiej delegacji rządowej w Rosji nie doszło do rozmowy Tusk-Putin. Stwierdził wówczas, że w tej sprawie zawiodła go pamięć. Po trzech dniach milczenia potwierdził to również Donald Tusk. Oczywiście na żadnym ze spotkań z prezydentem Putinem żadna tego typu propozycja nie padła. Zachowanie i słowa Sikorskiego oburzyły całą opozycję. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odwołanie go z funkcji marszałka Sejmu. Sam Sikorski ocenił wczoraj, że wniosek o jego odwołanie jest nieproporcjonalny do rangi wydarzenia. Co do mojej niezręczności, już zostało powiedziane wszystko i jeszcze trochę. Już za nią przepraszałem. Uważam, że wniosek jest nieproporcjonalny do rangi wydarzenia, ale opozycja ma prawo taki wniosek składać. A ja nigdy nie bałem się weryfikacji, więc jeśli wniosek jest, to zgodnie z regulaminem Sejmu, bez żadnych opóźnień, tak, to marszałek Sejmu ustala agendę posiedzeń. Zdecydowałem, że najlepiej będzie sprawę rozstrzygnąć bez zbędnej zwłoki. Według marszałka Sejmu wniosek wynika z tego, że opozycja nie ma pomysłu na kampanię przedwyborczą. Jest kampania wyborcza. Opozycja, zdaje się, nie ma dobrego pomysłu na tą kampanię wyborczą, więc będzie się skupiała na mnie, a ja to przyjmę za moje grzechy. Jutro w Sejmie odbędzie się głosowanie w tej sprawie. Prawo i Sprawiedliwość proponuje, by Radosława Sikorskiego zastąpił poseł niezrzeszony Andrzej Smirnow. Policja próbuje zniechęcić uczestników zeszłorocznego Marszu Niepodległości do wyjazdu na patriotyczną manifestację również w tym roku. Stróże prawa na Podlasiu nachodzą patriotów bez wcześniejszych zapowiedzi. Podlascy policjanci nachodzą w prywatnych domach osoby, które uczestniczyły w Marszu Niepodległości przed rokiem. Powód? Chcą oni sprawdzić, czy również za niespełna tydzień wybiorą się do stolicy. A wszystko to bez wcześniejszej zapowiedzi. Zapytany o powody najeźdź rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji odpowiedział, że sprawdzane są tylko osoby, które miały konflikt z prawem. To bzdura, niezgodna z prawdą, odpowiadają ci, którym funkcjonariusze naruszyli mir domowy. Rodziny danych osób. Czasami jest tak, że osoba, która sympatyzuje z Marszem Niepodległości, nie jest po prostu w mieszkaniu i wtedy jest przypytywana rodzina. Ja dostałam sygnały, że babcia kogoś była przypytywana na ten temat, czy wnuczek wybiera się na Marsz Niepodległości. To znaczy na przykład w Bielsku Podlaskim był przypadek, gdzie wydział kryminalny policji przyjeżdżał dwukrotnie do mieszkania osoby, która właśnie sympatyzuje z Marszem Niepodległości, jednocześnie też kandyduje z Ruchu Narodowego w wyborach. Niestety wiadomo, jak to jest postrzegane w lokalnej społeczności, kiedy policja składa takie niezapowiedziane wizyty. Chcieliśmy od rzecznika Komendy Wojewódzkiej Policji uzyskać informację, dlaczego tak się dzieje. Odpowiedział nam w czasie konferencji prasowej, że osoby są odwiedzane tylko takie, które miały wcześniej konflikt z prawem. To jest generalnie nieprawdą, ponieważ są odwiedzane również osoby niekarane i możemy to zaświadczyć również na piśmie. Sprawa najść policji to niejednorazowy incydent. Podobne sytuacje miały miejsce w ubiegłym roku przed Marszem Niepodległości w Warszawie. Przed Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju będą dziś protestować związkowcy z przewozów regionalnych. Do tej pory nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie oddłużenia przewozów regionalnych i wstrzymania zwolnień. Jeżeli demonstracja nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, związkowcy nie wykluczają strajku generalnego. Kolejowi związkowcy są zaniepokojeni dużym zadłużeniem przewozów regionalnych i planowanymi zwolnieniami. Do tej pory projekt restrukturyzacji przewozów regionalnych podpisało 7 marszałków. Marszałkom województw nie podoba się to, że będą musieli pozbyć się decyzyjności w obszarze przewozów regionalnych na rzecz inwestora strategicznego, który przejąłby środki na oddłużenie i restrukturyzację przewozów. Kością niezgody jest również konieczność podpisywania 5-letniej umowy na świadczenie usług przez przewoźnika. Samorządy wolą powoływać swoje spółki, a te, jak twierdzą związkowcy, są nieefektywne.
marszałkowie mogą w nich obsadzać lukratywne stanowiska, m.in. w zarządach i radach nadzorczych. To wszystko odbywa się za publiczne pieniądze samorządów. Konsekwencje są takie, że finansowanie rośnie, a jakość usług spada, alarmują związkowcy. Jak podkreślają, w takiej sytuacji trzeba działać jak najszybciej. My musimy zadziałać tu i teraz i jak najszybciej z uwagi na to, że za chwilę będą wybory samorządowe. Zanim nowe władze samorządowe się zorientują, jakie są ich priorytety, to będziemy mieli połowę przyszłego roku, a po drodze jest grudzień i zmiana rozkładu jazdy i kolejne powoływanie spółek wojewódzkich, kolejne rozszerzanie działalności przez już istniejące i kolejne pogłębianie tej patologii, z którą mamy do czynienia. Jeżeli dzisiejsza demonstracja przed Ministerstwem Infrastruktury nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, związkowcy nie wykluczają strajku generalnego. Pomorskie pielęgniarki i położne wyjdą dziś na ulicę. O godzinie 13 przed gmachem Urzędu Marszałka i Wojewody w Gdańsku rozpocznie się protest pielęgniarek i położnych pomorskich szpitali, które tego dnia mają wolne. Pozostałe na pewno nie odejdą od łóżek pacjentów. Sytuacja w polskiej służbie zdrowia pogarsza się. Szczególnie mocno odczuwają to pielęgniarki i położne, które dziś postanowiły wyjść na ulicę i zaprotestować. 6 lat proszono nas od ostatniej podwyżki, która też była znikoma po Białym Miasteczku, ale była, a w tej chwili przez 6 lat proszono nas o to, o zrozumienie, bo obiecywano, że będzie lepiej, a teraz my prosimy o zrozumienie, bo już nasze rodziny, pielęgniarek i położnych w Polsce, nie wytrzymują tego napięcia, że pracuje się w paru miejscach po nawet do 400 godzin w miesiącu. Jest to zarówno niebezpieczne dla samej pielęgniarki, jak i dla pacjenta. Taka sytuacja być nie może. Był cień nadziei po Białym Miasteczku, że można było los pielęgniarki polepszyć. Ale po prostu zapomniano o nas. Zapomniano. Jedna grupa zawodowa w szpitalach, w przychodniach była najważniejsza i ja to rozumiem. Ja nie kwestionuję, że lekarz nie powinien zarabiać, ale pielęgniarka też jest w zespole terapeutycznym, wykonuje bardzo odpowiedzialną pracę i też by chciała godnie żyć. Mamy te same żołądki, tak samo byśmy chcieli wychować własne dzieci i dlatego właśnie zdecydowaliśmy na takie posunięcia. Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych Województwa Pomorskiego domaga się nie tylko wyższych wynagrodzeń, ale także zwiększenia obsady pielęgniarskiej na oddziałach szpitalnych. Oznacza to z jednej strony odciążenie personelu od nadmiaru pracy, z drugiej lepszą opiekę i większe bezpieczeństwo chorych, podkreślają pielęgniarki i położne, które niejednokrotnie apelowały o pomoc. Obecna pani premier, tak? Jak była panią minister, wtedy z nami też negocjowała bardzo intensywnie. Wspierała nas w Białym Miasteczku, ale po osiągnięciu władzy Platforma wówczas i pani minister pełniąc obowiązki, pani Kopacz pełniąc obowiązki pani minister, wtedy powiedziała: koleżanki, zrobimy porządek w służbie zdrowia. Najpierw zrobimy porządek z lekarzami, muszą lekarze zarabiać, ja to rozumiem, tak jak już wspomniałam. A potem zrobimy porządek wśród zawodów pielęgniarskich, bo ja nie tylko mówię, że tylko pielęgniarki pracują w szpitalu. Jeszcze jest administracja, jeszcze są technicy, wszyscy. Zadbano tylko o jedną grupę zawodową. Teraz pani Kopacz poszła do Sejmu, obietnice nie zostały spełnione. A teraz nadarza się sytuacja, że pani Kopacz może spełnić obietnicę, że pracownicy ochrony zdrowia będą godnie zarabiać i będą mogli pracować na bardzo wysokich obrotach. Czy obecna premier wykorzysta tę sytuację i pomoże polskim pielęgniarkom i położnym tak jak obiecywała? To się wkrótce okaże. Nowa szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Federica Mogherini odwiedzi dziś nasz kraj. Będzie to jej pierwsza wizyta zagraniczna po objęciu stanowiska w Komisji Europejskiej. Z pierwszą oficjalną wizytą do kraju członkowskiego Unii Europejskiej nowa szefowa dyplomacji udaje się właśnie do Polski. Po wizycie w naszym kraju odwiedzi Jerozolimę i Gazę w nadziei na ożywienie procesu pokojowego. Jak zauważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Mogherini jest bardzo prorosyjska jak na nastroje panujące wśród członków Unii Europejskiej. Celem jej wizyty w Polsce jest prawdopodobnie przekonanie Polaków, którzy są jednym z liderów prowadzenia nieustępliwej polityki wobec Putina, do złagodzenia postawy wobec Rosji.
My przede wszystkim zostaliśmy odepchnięci od rozmów, jeżeli chodzi o Ukrainę. Ja nie chciałabym, żeby inne kraje uważały, że są naszymi reprezentantami, dlatego że nikt jak Polska nie rozumie tej specyfiki, tej rzeczywistości, tej mentalności. Nie ma takich doświadczeń przykrych jak my, państwo polskie. I my powinniśmy być tutaj wiodącym krajem, które tej sytuacji doradza, proponuje. No my jesteśmy dosyć zdecydowani. Natomiast jak to poprowadził rząd byłego premiera Donalda Tuska, to widzimy. Po hołdzie berlińskim zostaliśmy totalnie odsunięci od rozmów. Reprezentowane są tam kraje, które po pierwsze nie graniczą, a już w ogóle nie mają doświadczenia, a jednak uważają, że w naszym imieniu mogą podejmować decyzje i lepiej znają ten temat. Federica Mogherini 1 listopada zastąpiła na stanowisku szefowej dyplomacji Unii Europejskiej Catherine Ashton. W Niemczech trwa 4-dniowy strajk maszynistów kolejowych. Przestały kursować pociągi towarowe oraz pasażerskie. Związkowcy domagają się podwyżek płac o 5% oraz zmniejszenia tygodniowego wymiaru pracy o 2 godziny. W Niemczech stanęły pociągi dalekobieżne oraz szybkie kolejki miejskie. Na swoje trasy nie ruszyły również pociągi towarowe. Koleje niemieckie przygotowały na czas strajku plan awaryjny. Deklarują, że uda się im zrealizować 1/3 połączeń dalekobieżnych i od 20 do 60% połączeń lokalnych. 4-dniowy strajk zbiegł się z wieloma imprezami organizowanymi w Berlinie. Władze miasta spodziewają się, że przybędzie na nie około 2 miliony osób. Strajk to również poważny cios dla niemieckiej gospodarki, szczególnie dla przemysłu motoryzacyjnego, ciężkiego i chemicznego. Według Niemieckiej Izby Przemysłu i Handlu paraliż kolei jest zabójstwem dla niemieckich producentów. Związek GDL domaga się podwyżki płac o 5% oraz skrócenia tygodniowego wymiaru pracy o 2 godziny. Chce także, aby koleje niemieckie uznały go za reprezentanta konduktorów, dyspozytorów oraz personelu gastronomicznego. Związek reprezentuje blisko 20 tysięcy osób z niemal 200-tysięcznej załogi. Kanclerz Niemiec Angela Merkel próbowała ratować sytuację i zaapelowała do zarządu niemieckich kolei oraz związku zawodowego o powołanie niezależnych rozjemców. Nie przyniosło to jednak żadnego skutku. Związkowcy twierdzą, że zarząd niemieckich kolei nie chce negocjować umowy zbiorowej, która obejmowałaby inne poza maszynistami grupy zawodowe pracujące na kolei. Komentatorzy wskazują również, że strajk jest walką o wpływy dwóch największych związków zawodowych – GDL i FVG. Już za chwilę prognoza pogody, a kolejne wydanie informacji dnia w samo południe. Zapraszam. Szczęść Boże, Julita Przyczka. Rozpoczynamy prognozę pogody dla naszego kraju. Dużo chmur dziś na zachodzie, północy, w centrum oraz na południu. We wschodniej części Polski przejaśnienia. Na zachodzie i południu, a także miejscami w centrum popada deszcz. Temperatura maksymalna bliska 10-12 kresek powyżej zera. Cieplej, bo 14-15 stopni będzie na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany z południa. Ciśnienie wyniesie około 1012 hektopaskali i będzie się wahać. Była to ogólna prognoza pogody dla Polski, a teraz czas na więcej szczegółów. Zapraszam.